Rodniczanka Kraków podejmie na swoim stadionie Krakowie Dwójkę w ramach okręgowego Pucharu Polski, roli tego underdoga Dawida w pojedynku z Goliatem. Rodniczanka Kraków. Trener Paweł Regulski, w bramce numer 1 Kamil Czarnecki, 2 kapitan zespołu Andrzej Kawa, 3 Maciej Rogusz, 4 Michał Półtorak, 5 Adrian Wojdyła, 6 Jan Jędrzejowski, 7 Jakub Kostuj, 8 Arkadiusz Pępkowski, 10 Bartłomiej Podkowa, 13 Daniel Wiśniewski, 20 Tomasz Kłos, zespół pasów pod opieśni trenera Wojciecha Ankowskiego, 23 jako bramkarz Kacper Hamulewicz, 8 Krzysztof Bociek, 10 Jakub Wojtysko, 14 Krystian Bracik, 18 Jakub Gut, 20 Jan Mróz, 25 Tomasz Bała, 27 Maciej Mrozik, 44 Michał Wiśniewski, 73 Patryk Zaucha, 88 Krystian Bociek, na środku boiska Arkadiusz Pępkowski i rozpoczynamy to spotkanie. Tak, mówiliśmy, duży, murowany faworyt Krakowia 2, lider trzeciej ligi kontra zespół z krakowskiej okręgówki Tomasz Głos. No też takie piłkarskie nazwisko, prawda, trenerze tak w zespole Prodniczanki. Ależ teraz błąd Czarneckiego, będzie miała szansa Krakowia na bramkę, spalony. To musi być spalony, tak jest. No i chęć utrzymania się przy piłce. No i widzieliśmy, że ta długa piłka zawsze jest obarczona... Zobaczmy teraz ze strzałem! Widać było już prawie, że ta piłka jest w siatce, natomiast już obok słupka ten strzał dokręcany przez... chyba to był Krystian Braciek, próbował. Prodniczanka wrócić, już zdążyła się ustawić. Już tam jest podwojenie na skrzydle. Nie decyduje się na atak indywidualny jeden z zawodników Krakowi. Mocny tłum się zrobił w polu karnym Czarneckiego, ależ też udało im się przejść. Jeszcze będzie strzał głową. Wybija to Prodniczanka na krótko, bo przed polem. Ilość zawodników Krakowi to ostatnie podanie było w tłogi i tak naprawdę strata mogła się skończyć utratą bramki w ataku pozycyjnym. Ale Prodniczanka tak samo, jeżeli chodzi o... Bała! I broni teraz Czarnecki, odbija na bok chyba w ostatni. Teraz zobaczmy jeszcze, trenerze, ten strzał właśnie i odchodzi ta piłka faktycznie. Musiały Czarnecki interweniować z najwyższym trudem, żeby odbić. Nie wybijają, grają na krótko piłkarze trenera Regulskiego. Teraz dopiero, ale się pośliznął, jest przy piłce, Bociek przekłada na lewą nogę, Bociek, prawa, jeszcze dużo kiwa, zagrywa interwencja Czarneckiego, wybija piłkę przed siebie, ratuje się Prodniczanka, gdzieś chyba nie do końca dobre korki założył ci, ale teraz przypadek, leci ta piłka prosto do bramki Kamila Czarneckiego. Zobaczmy, sędzia pokazuje środek boiska, z tak wielu sytuacji Krakowia 2 nie mogła strzelić gola, a trafiła w najbardziej kuriozalnej strzelcem gola Maciej Mrozik. No to że chyba najpierw kick z bramkarza, potem kick z obrońcy, zobaczmy. No tak, wydaje mi się, że tu trochę chyba za dużo emocji, trochę więcej spokoju. Tu wydawało się, że już jest po wszystkim i to zagranie Arkadiusza Pępkowskiego, to jest asysta do Macieja Mrozika, natomiast mieliśmy tutaj na dużym ryzyku gra bramkarz Prodniczanki i ta niefrasobliwa interwencja Pępkowskiego, asysta do Mrozika. Krakowia ma szansę na drugiego gola, ależ łatwym zwodem pokonał tutaj swojego przeciwnika. Słupek ratuje jeszcze Prodniczankę, będzie miała szansa Krakowia, ależ teraz kłopoty bardzo duże gospodarzy w tym spotkaniu. No chyba trzeba tutaj gdzieś jakiegoś krzyku z ławki, żeby uspokoili się zawodnicy Prodniczanki. No często tak jest, że drużyny te teoretycznie słabsze, czy w Pucharze Polski tracą z taką tak naprawdę głupią bramkę, poziom takiej motywacji. Bramce Hamulewicza była interwencja bramkarza Krakowi, piąstkowanie też trudne, wyłapane dośrodkowanie, no ale to tylko tyle, jeżeli chodzi o akcję ofensywną. Teraz kolejny błąd, fatalny, zobaczymy czy w skutkach jeszcze. Czarnecki wybija z pustej bramki, jeden z zawodników Prodniczanki, ależ ta interwencja dobra w obronie, wywołała aplauz tutaj na trybunach, uratowała się Prodniczanka rzutem na taśmę przed tym, żeby stracić drugiego gola w 38 minucie. Zobaczmy jeszcze raz. No fatalnie tutaj chciał do swojego bramkarza zagrać zawodnik Prodniczanki i tutaj wybija z pustej bramki Adrian Wojdyła. A strzelał... Nie spróbowali wyjść z popressingu w ten sposób. Maciej Mrozik ma piłkę na prawej nodze. Mrozik broni Czarnecki. Nie próbował łapać, wybija bardzo daleko dla Prodniczanki. Całej gry będzie dobra, prawda? Bo wyłączając to, kiedy oni tam chyba na chwilę zapomnieli, jak się gra w piłkę, to naprawdę cały mecz był, cała połowa dryblingu.
strata. No i teraz Brodniczanka. 3-2. Może to się udać, ale trzeba grać szybciej. Piłka szybsza niż zawodnicy. Zagranie na prawą stronę do Kostuja. Kostuj ma Andrzeja Kawę. Kawa wpada w pole karne i zagrywa za wysoko, ale jeszcze będzie szansa na strzał. Obrona, nie ma ręki. Sędzia milczy. Jeszcze Kawa. Bramka. Strzał i gol! To chyba nie. To Kuba Kostuj. Nieważne. Brodniczanka. 1-1. Ależ wielka radość tutaj na stadionie. Ziściły się te marzenia Brodniczanki. Naprawdę niewiele akcji ofensywnych zawodników, gospodarzy, ale ta zakończyła się celnym strzałem i co ważne, strzałem, który puścił Kacper Hamulewicz, a więc Brodniczanka doprowadza do remisu przy Boboli. Proszę zwrócić uwagę na to, że zła decyzja skrzydłowego Krakowi w polu karnym, jeżeli chodzi o decyzyjność. No, jakiś... Zobaczmy, tutaj pierwszy ten strzał zablokowany. No i jest strzał na bramkę. Jakub Kostuj, oczywiście ja w pierwszym momencie zobaczyłem Andrzeja Kawę, a to nie kapitan zespołu, ale Kuba Kostuj, oddamy mu to, co rzeczywiście jego w tej sytuacji dobrze skontrował na ten krótszy słupek. Tutaj Kuba Kostuj, ta piłka jeszcze odbita takim półdropsztykiem i nie zdążył Hamulewicz, no i daleko mu brakowało, ale chyba mu też te nogi uciekły. Kapitan drużyny w zespole Krakowi 2. I Wiśniewski. Lewa noga, środkowanie, narożnik 5 metra. Jeszcze będzie dobitka i interweniuje tak w hokejowym stylu Czarnecki. Parkanami niemalże. Taka instynktowna, on tej piłki nie widział, tego strzału, ale do powtórki jeszcze wrócimy. Krakowia jeszcze z jednym uderzeniem. Oj, teraz naprawdę niewiele brakowało. Zobaczmy jeszcze raz. Tutaj strzał i rzeczywiście tak z zasłony. Wcześniejsza chyba akcja. Wcześniejsza akcja. Obrona Czarneckiego i tutaj jeszcze raz drugie uderzenie. No nie zobaczymy, ale prawdopodobnie zobaczymy z upływem czasu. Tak jest. Brodniczanka tym razem pod polem karnym. 10 minut temu udało im się zdobyć gola. Bardzo dobre dośrodkowanie i interweniował tutaj Hamulewicz, ale że samo takie dośrodkowanie może sprawić już tak wiele niebezpieczeństwa, bo to była piłka rzeczywiście kierowana na nos do Kuby Kostuja. Zobaczymy, na ile udany będzie pressing. O, bardzo udany. Zobaczmy. Jeszcze jest Brodniczanka już w polu karnym. Czy będzie szansa na drugiego gola, aż będzie żałował tej sytuacji. Ależ tutaj wyskoczyła cała ławka Brodniczanki, wierząc, że to może być gol dla zespołu gospodarzy. Zobaczmy jeszcze raz. Tutaj spięcie. Wydawało się, że może być odgwizdany rzut wolny, natomiast nic takiego nie miało miejsca. Tu ładnie Krakowia uwolniła sobie strefę i uwolniła zawodnika do gry, ale to co Krakowia trochę... Krakowia 2 z rzutu z autu. Jeszcze dośrodkowanie. I Czarnecki nie wyszedł teraz, ależ dobra interwencja. No, chyba odkupuje już całkowicie winy Czarnecki. Już widziałem tę piłkę w bramce. Świetne było to dośrodkowanie między obrońców a Czarneckiego. Zobaczmy jeszcze raz i tutaj zaraz po koźle uderzał chyba Maciej Mrozik i musiał znowu Czarnecki ratować swoją drużynę przed golem. Bardzo dobrze, to nie był strzał prosto w niego, musiała tam pójść interwencja. Strzał z kozłem może być bardzo groźny dla Hamulewicza. Grudnik to będzie na pewno uderzenie. Proste podbicie Hamulewicz do koszyczka. Koło siebie zawodnika Brodniczanki, no ale... Hamulewicz, niebezpieczna sytuacja. Była szansa dla Brodniczanki niemalże z niczego. Ale ratuje się Hamulewicz absolutnie tak, jeżeli chodzi o Radosława Kanacha. To jest nazwisko, które na CS Sport się pojawia, ale pojawiało się w Kanal Plus Sport. Tylko potrafią w sposób zorganizowany odbierać i po odbiorze piłki są w stanie bardzo szybko się zorganizować. Proszę zobaczyć. Zobaczmy, Kawa! Piłka nad bramką Brodniczanka. Rozegranie ze środkiem, zagranie w kierunku Kawy, wybija głową jeden z obrońców Krakowi, ale nie są w stanie wyjść ze swojego pola karnego. Strzał i Hamulewicz broni, próbował... No, czy dolną piłką w pole karne, ale... Ze strzałem teraz Czarnecki dużo trudniejszy miał w tym... Gra Krakowia. Ostatnie już chyba nie minuty, sekundy. Nie widzieliśmy, żeby jak sędzia pokazywał je do tego spotkania. Strzał koło Czarneckiego i słupek. Wydawało się, że jeszcze będzie musiał Czarnecki tę piłkę obronić, wybić na rzut rożny. Natomiast tutaj go uratował słupek, bo on by raczej już tego strzału nie obronił. Blisko, bardzo blisko Krakowia. Natomiast ciągle jednak daleko.
Andrzej Kawa, jako pierwszy rozpoczynamy rzuty karne o awans do półfinału Pucharu Polski na szczeblu okręgowym w Krakowie. Kawa! 1-0 Prodniczanka. Jazda! W drugich 45 minutach, to już historia. Tomasz Bała podchodzi do piłki, lewa noga Bała nad interweniującym Czarneckim. Remis przy Boboli po pierwszej serii, dowiemy się za kilka sekund. Cebulasz kontra Hamulewicz, prawa noga, słupek, ależ Prodniczanka traci szansę na wyjście na prowadzenie, a za chwilę jeszcze może w tej serii bramce Czarnecki. Prawa bramkarza. I gol! Bardzo pewnie tutaj strzelił, oczywiście Bociek, nie Bobola, Czarneckim. W bramce nie miał wiele. Daniel Wiśniewski, to on teraz ustawia piłkę na 11 metrze. Patrzy na Kacpra Hamulewicza. Zobaczymy też, jak zachowa się bramkarz Krakowi. Wyczucie, czy poczeka. Wiśniewski, prawa noga. Wiśniewski, pewnie! Tym razem bardzo pewnie Prodniczanka strzela swojego drugiego gola w trzeciej serii. Czarnecki przy Michale Wiśniewskim. Kapitan drużyny pasów. Michał Wiśniewski. Wiśniewski, pewnie! Krakowia nie odpuszcza. 3-3 karne strzelone. I na razie wygrywa 3-2 z trafi. To Prodniczanka będzie jeszcze cały czas w grze. Krzysztof Grudnik, zobaczmy. Prawa noga, nie ruszył Hamulewicz kompletnie ze swojej pozycji, a Grudnik strzelił gola w tym. Jeżeli strzeli, to Krakowia będzie wygrywała w tym spotkaniu 4-3. Zobaczmy. Bociek! Niewiele brakowało Czarneckiemu, ale to jest gol dla Krakowi. No i podążają, strzelają każdego karnego. Zobaczmy, trenerze, kto podchodzi do rzutu karnego. Kamil Czarnecki bierze na siebie tę odpowiedzialność. Czarnecki! Bardzo pewnie w pojedynku bramkarzy strzela jest. Albo Czarnecki. Prodniczanka zostaje w grze, albo Kanach i prowadzi Krakowie 2-2 półfinału Pucharu Polski na szczeblu krakowskim. Radosław Kanach, to będzie prawa noga, czeka Kanach pewnie! Krakowia 2, nie ma tutaj wielkiej radości po stronie rezerw pasów, no ale oni wiedzą, że ten mecz zagrali słabo, wiedzą, że powinni go skończyć w 90 minutach, a Prodniczanka musi obejść się ze smakiem, choć mecz dzisiaj zagrała naprawdę bardzo dobry.